dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie moich wspaniałych uczniów, szczególnie klasy piąte. Dzisiaj witam, to jest przede wszystkim dla Was odcinek zielonej lekcji. Zielonym do góry, to jest nasz odcinek. Jakie jest znaczenie zielonych roślin, wszystkich zresztą roślin dla nas, co my im zawdzięczamy, czy też no są nam może niepotrzebne, tak? Może sobie poradzimy bez nich. To się dzisiaj okaże w naszym odcinku, tak? Czyli powiemy sobie na temat organów roślin. To krótkie przypomnienie z naszych lekcji w szkole. No i o fotosyntezie i liściach, tak? Co te liście nam dają i czy my możemy sobie wytworzyć sztuczne liście i sztuczną fotosyntezę, tak? W takim sztucznym liściu. Czy damy radę? Czy już może ktoś to wymyślił, tak? No i jako praca domowa, co nam dają rośliny? Chciałem, żebyście napisali 4-5 przykładów, co konkretnie mamy dzięki roślinom, tak? Okej, to co, to startujemy, tak? Fotosynteza, co to za zjawisko? O tych organach będziemy po drodze jeszcze mówili, tak? Najważniejsze jest dla nas fotosynteza, tak? Czyli zjawisko polegające na reakcji dwóch substancji, no, dwutlenku węgla, tutaj przepraszam, dwutlenek węgla, którego mamy w powietrzu aż za dużo. Ostatnio mówi się, że pobijamy rekordy w ilości dwutlenku węgla w powietrzu, więc tutaj nie ma problemu. Rośliny to pobierają i coś z tym robią, tak? Pobierają także wodę, no i one syntetyzują, łączą cząsteczki dwutlenku węgla z cząsteczkami wody i produkują z tego pokarm. Oraz, jako uboczny produkt, przy okazji wytwarzają też cząsteczki tlenu, tak? Także tu od razu widzimy, co mamy z tych naszych roślin, a dokładnie z liści, bo to przede wszystkim w liściu zachodzi, tak? W innych komórkach zielonych też, no ale głównie w liściu. Zjawisko fotosyntezy, czyli wytwarzania pokarmu, tak? A jak to rodzaj pokarmu, to warto by też wiedzieć, co to za pokarm powstaje. To jest też podstawa naszego wyżywienia. Tym pokarmem są cukry. Niekoniecznie te słodkie, tak, bo ogólnie to mówimy o cukrach. Na pierwszym miejscu powstaje glukoza, potem dalej jest przetwarzana w inne cukry, takie jak skrobia, czyli mąka, tak, to też są cukry. No i oczywiście ten tlen jest nam niezbędny, ponieważ bez tlenu no nie jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej niż 5 minut. Tutaj chodzi o mózg, tak? Mózg bez tlenu, 5 minut, no i można powiedzieć, nie obudzimy się już, tak? Więcej na ten temat, jakby ktoś był zainteresowany, jest na mojej lekcji pod tytułem Ekosystemy. Do znalezienia na moim kanale, zapraszam. Bardzo fajna lekcja w plenerze, dużo śmiesznych akcentów, także zapraszam. No, czyli mam już omówione liście, tak? Liście, czyli organy fotosyntezy, tak? No i może teraz o tych innych jeszcze, bo tutaj od tego mieliśmy tutaj właściwie zacząć, czyli kwiaty. Do czego służą kwiaty? Nie w sensie rośliny, tylko sam kwiat, sam ten organ barwny często. Do czego on służy? Otóż do... Było w szkole. Do rozmnażania. Tylko pytanie, płciowego czy bezpłciowego? Jak Wam się wydaje? Czy jak pamiętacie? No niestety większość powie, no oczywiście do bezpłciowego, przecież rośliny rozmnażają się bezpłciowo, tak? No ale nic bardziej mylnego. Jakby tam zajrzeć do wnętrza, do słupka, do pręcików. W słupku znajdziemy komórki jajowe, w pręciku znajdziemy tak zwane jądra plemnikowe. Można uprościć, plemniki, czyli co? Płciowo oczywiście. Kwiat to organ rozmnażania płciowego roślin, tak? O tym Wam nakręcę jeszcze jeden odcinek, jak to się dzieje, jak taki kwiatek przekształca się w owoc. Tu możemy pewne elementy znaleźć, tak? O tym będzie oddzielny odcinek, to już wkrótce o tym się możecie mogli przekonać, tak? No dobra, jeszcze mamy łodygę. Łodyga, no... Też wszystko jest, jak chciałem powiedzieć, nieistotne. No nie ma nieistotnych rzeczy na świecie. Wszystko, co jest, ma swoje miejsce i swoją rolę. Łodyga służy do transportu substancji, tak? Do liści, na przykład woda, potem pokarm z liści do innych organów roślin, tak?
wszystko ma swoje znaczenie, no i korzenie tutaj nie widać, bo są schowane, tak, no korzenie też, oczywiście do utrzymania w podłożu tej rośliny, tak, no i do pobierania wody oraz soli mineralnych, one są tutaj trochę potrzebne, no ale możemy je sobie pominąć, tak, żeby nie zaciemniać, ok? To co, organy mamy, kwiaty, liście, łodyga, korzenie, zjawisko fotosyntezy, tak? Jeszcze pytanie, czy fotosynteza zachodzi tylko przy udziale światła słonecznego? Czy ogólnie może być energia świetlna? Jak myślicie? Otóż może być sztuczne, może być żarówka, energia świetlna i tutaj sobie w szklarni na przykład możemy doświetlać, nawet możemy trochę podgrzewać, to coś tam da, tak? Natomiast nasze pytanie było z początku lekcji, czy my potrafimy wziąć sobie probówkę czy laboratorium i stworzyć, czy spowodować, żeby wytwarzać sobie samemu pokarm w takim właśnie procesie. Wziąć sobie wodę, wziąć sobie z powietrza dwutlenek węgla, nazbierać tego, ten, którego mamy za dużo i czy wytworzymy sobie z tego pokarm. Otóż okazuje się, nie wiem, dla mnie to by było ciekawe, jakby się udało, tak? No ale okazuje się, że tylko nieliczne laboratoria nad tym pracują, bo jest to marzenie części naukowców, żeby no, przyspieszyć fotosyntezę, żeby oczyszczać powietrze z dwutlenku węgla, tak? Żeby produkować więcej pokarmu, żeby pomóc też ludziom złagodzić problemy żywnościowe, tak? Bo są te problemy, no niestety, tak? Wiele osób nie ma dostępu do pokarmu na bieżąco, tak? No jest problem. Także ludzie nad tym pracują, potrafimy przyspieszyć fotosyntezę udanych gatunków roślin, natomiast no nie potrafimy przeprowadzić fotosyntezy, mimo że zobaczcie, mamy komputery, mamy satelity, w kosmos się wybieramy, tak? Chcemy gdzieś tam szukać życia, nie wiem, na innych planetach, tak? Gdzieś tam podglądamy obce galaktyki, niewiarygodne w ogóle rzeczy, tak? Natomiast nie potrafimy doścignąć, już nie mówiąc, że prześcignąć, nie potrafimy doścignąć roślin w tym, co one potrafią. Każda trawka, każdy glon, każde drzewo, każdy liść potrafi przeprowadzić fotosyntezę, wytwarza sobie pokarm, my z tego korzystamy, bo one dla siebie wytwarzają, a my to tylko im podbieramy, tak? Czy pszczoły na przykład, tak? Pszczoły podbierają nektar, który tutaj jest zgromadzony w kwiecie. Pozdrawiam jednego pana od razu, tak? Także no my korzystamy, zwierzęta korzystają, ale nie potrafimy sobie się bez nich obyć. I jeszcze przykład ostatni, na koniec, o samochodach. Wiele osób lubi samochody, jest ich sporo. Tak mniej więcej co siódmy człowiek na świecie, biorąc pod uwagę wszystkie kraje, biedne i bogate, co siódmy człowiek na świecie ma samochód, tak? Jest to sporo. No i teraz porównanie z użycia też paliwa, ale też tlenu, tak? Ile te nasze maszyny jeżdżące, auta, ile zużywają tlenu, tak? W porównaniu do człowieka oczywiście. No, okazuje się, że taki jeden samochód w ciągu godziny zużywa tyle tlenu, co 1000 osób przez całą dobę, tak? No, jest to sporo, tak? Jak się przelicza na przykład, ile człowiek potrzebuje drzew, żeby przeżył, tak? To okazuje się, że ile? To ósme klasy dobrze wiedzą. To z ekologii jest pytanie. Kiedyś się mówiło, nie wiem dlaczego, jeden człowiek, cztery drzewa. Potem jeden człowiek, sześć drzew. Teraz już się mówi, jeden człowiek, siedem drzew. Że potrzebujemy więcej. Coś z tymi drzewami też jest nie tak. Nie wiem, słabiej przeprowadzają fotosyntezę, chociaż naukowcy próbują ją przyspieszyć. No, mówi się, że jeden człowiek, siedem drzew. W takim razie jeden samochód na godzinę 7 tysięcy drzew, tak? Na jedną godzinę pracy silnika, i to nie jakieś maszyny, nie wiem, jakiegoś Land Rovera, czy innej wielkiej maszyny jeżdżącej, tak? Czy samolotu też, bo ich sporo też się przemieszcza i zużywa tlen, i zużywa paliwo. Tak, zwykły samochód, małolitrażowy, czy taki średniolitrażowy, jak mamy, nie wiem, jadę do pracy, pół godziny, wracam z pracy, drugie pół godziny, to na to 7 tysięcy drzew musi danego dnia pracować. To jest naprawdę sporo, także nasze potrzeby są ważne, ale pamiętajmy, tak,
trzeba rozsądnie postępować, trzeba znać te podstawy biologii, żeby w tym życiu po prostu no, umieć sobie też poradzić, żeby też gospodarować tym życiem. Tak? Jak mamy tu być gospodarzami na tej ziemi, no to musimy te prawa naturalne respektować. Tak? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Będą kolejne lekcje. Można zasubskrybować, można polubić tą lekcję, jeżeli komuś się podobało. Zapraszam na następne. Będą quizy, będą zabawki. Zabawy, przepraszam, tak? A zabawki to mam jeszcze z innej lekcji. Do widzenia.